Witam Was serdecznie na kanale Smakowite Dania i zapraszam dzisiaj na przepyszne ciasto cytrynowe z polewą czekoladową i suszonymi morelami. Przygotowanie ciasta rozpoczynamy od rozpuszczenia w rondelku na małym ogniu margaryny. Następnie wyciskamy sok z 4 cytryn. Do miski wsypujemy przesianą mąkę, dodajemy cukier oraz proszek do pieczenia. Na tarce o małych oczkach ścieramy skórkę z 2 wyparzonych cytryn. Wlewamy wystudzoną margarynę oraz przecedzony sok z cytryn. Wszystkie składniki mieszamy za pomocą mieszadeł z miksera, aż uzyskamy dość gęste ciasto. Do posmarowanej tłuszczem i posypanej mąką tortownicy przekładamy ciasto i dokładnie rozprowadzamy. Ciasto pieczemy 40 do 50 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza. W trakcie pieczenia ciasta morele drobno kroimy. Następnie przygotowujemy polewę. W kąpieli wodnej rozpuszczamy margarynę, dodajemy kostki czekolady i całość mieszamy, aż uzyskamy jednolitą konsystencję. Upieczone i wystudzone ciasto polewamy czekoladą, a wierzch posypujemy suszonymi morelami. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na bloga smakowitedania.blogspot.com.